Siema, z tej strony Mileka, przed wami 78 odcinek z LCPDFR. Dzisiaj służby antyterrorystyczne wkraczają do Paleto Bay. Moi drodzy, witam was serdecznie. Dzisiaj będziemy patrolować, odbierać raczej wezwania, nie patrolować. Właśnie tutaj, w tych terenach. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Tak jak ostatnio to robiliśmy przy odcinku 74 bodajże. Jakoś tak. Właśnie patrolowaliśmy tym lękoberkatem, aczkolwiek dzisiaj inna teksturka do niego, także myślę, że wam się spodoba. Zapraszam was serdecznie na odcinek. Okej, moi drodzy, mamy pierwsze wezwanie: Blaine County Savings Bank Heist, czyli to wezwanie, na które głównie czekałem i na którym głównie chciałem się skupić właśnie w dzisiejszym odcinku, ponieważ wiem, że jest tutaj fajne właśnie wezwanie, którego jeszcze nigdy nie robiliśmy, a doszło ono już jakiś czas temu. Także oficer Milek, służby antyterrorystyczne, ruszamy, jedziemy, mamy napad na bank, słuchajcie. To jest w pobliżu. Kurde, ale zlecenie, wezwanie jest naprawdę bardzo fajne. Nie pokazywałem wam go jeszcze. Give me a reason to hurt you, scumbag. Talk to agent John Outhouse, ok? John Outhouse. Okej, czterech zakładników. Okej. Looks like... Wchodzimy, myślę, już. Now let's move in, okej. Wchodzimy. Okej, te drzwi są kuloodporne, to pamiętam. Jezu, nie, jednak nie są. A, bo przez to można strzelać chyba. Czy przez to? Nie, przez to nie można strzelać. Jak ten typ nagle zginął. Gdzie są nasi? Tutaj są. Strzelamy się. Jest strzelanina, kurde. Muzyczka gra. Ziomek, wpierdzieliłeś się tu. Wszyscy są nasi żywi? Tak, wszyscy nasi są żywi. Oni mają kamizelki, więc mają po 200 damage'a. Mają po 200 życia. Leżysz, ziomek. Awesome job, cze. Wow, wow, wow. Kurde, nieźle, nieźle. Tu mamy save. Tu są wszystkie pieniądze, widzę, wszystko już porozwalali. Jakieś różne dane i tak dalej, ale widzę, że nikt nie uciekł. Jest nieźle. Trzeba tu będzie oczywiście wezwać mnóstwo ambulansu. Zakładnicy widzisz, że też poobrywali. Jesteśmy wszyscy we trójkę, panowie. Znaczy we czwórkę w sumie. Dobra. Jest okej, moi drodzy. Wracamy. Już po akcji. Dispatch calling unit 1 out of 12.
Ambulans się pozjeżdżał, jest już bezpiecznie, można. Można wracać, moi drodzy. Piszcie, co myślicie o wezwaniu. Właśnie to był ten napad na bank. My wracamy do bazy i będziemy brali kolejne jakieś fajne wezwania. Fajnie związane oczywiście z antyterrorystami. Oczywiście w terenach Paleto Bay. Swoją drogą też piszcie, co myślicie o tej teksturce. Znalazłem bardzo fajną, taką do właśnie Lenko Berkata, taką sheriff, keep back, sheriff, wiecie o co chodzi. Te klimaty, jakieś orzełki, gwiazdki tutaj, prawda? Także wjeżdżamy. Wjeżdżamy tutaj do bazy. Parkujemy sobie tutaj. I czekamy na coś. Okej, moi drodzy, także mamy kolejne wezwanie. Armed Individuals. Oficer Milek, służby antyterrorystyczne. Okej, czyli mamy jakiegoś uzbrojoną osobę. Armed Individual. Którą mamy oczywiście aresztować, bo najprawdopodobniej ma ona nielegalną broń. Może zrobić wiadomo krzywdę. Strzela. Słychać strzały. Gdzie jest? Gdzie ona jest? To jest on? Dobra. Zagapił się koleś. Dobra, zabrałem mu broń. Okej, okay, przyda się oczywiście jakimś ambulans tutaj. I coroner service. To ten ziomek tutaj siał niepokój na tego. Tutaj na tych uliczkach. Strzelał do ludzi. Typowy zamachowiec. Zwróćcie uwagę, przyjechał coroner service i ambulans. Zamknięcie drzwi. I wracamy oczywiście do naszej bazy. Kolejny typo pokonany, że tak powiem. Pokonany, może innych słów użyjemy. Może nie pokonany, tylko powstrzymany przed kolejnymi, nie wiem, strzałami i tak dalej. Wow, ziomek. Zaparkujemy sobie, moi drodzy, tak fajnie. Czekamy na kolejne wezwania. Citizens report a vicious animal on the loose in Paleto Forest. Respond code 3. Okej, moi drodzy, mamy nowe wezwanie, którego jeszcze nie robiliśmy. Bomb Squad Reported Briefcase. Słuchajcie, jest to ciekawe bardzo wezwanie. Oficer Milek, służby antyterrorystyczne ruszają. Podejrzana paczka, w której może się znajdować bomba. Będziemy oczywiście otwierać tą paczkę. Paczka została znaleziona w lesie. We've located target, ok. Press U to open the briefcase, ok. Gdzie jest briefcase? Tu jest briefcase, ok. Widzę podejrzana paczka. Odjedziemy na bezpieczną odległość.
Wychodzimy, panowie. Bądźcie w gotowości. Ja też zamknę może drzwi. Bądźcie wszyscy w gotowości. Gdzie jest ta przesyłka? Tu jest ta paczka. Okej. Jako odważny podchodzę. Do odważnych świat należy. Moi drodzy, podchodzę. Boję się. Jezu! Co ja mam zrobić? O cholera! Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie! Przeciąć coś? Run away! Spierdzielamy, moi drodzy! Nie, jak... Mamy do mamy... O Jezu, aż się zająkałem. Mamy możliwość przecięcia kilku kabelków, ale mamy też... Możemy ewakuować coś, możemy blokować drogi, w ogóle masakra, świetne wyzwanie. Ja wybrałem, żeby uciekać, bo tak ryzykować nie można. Uwaga, i ta muzyka z GTA Online. Pod sam koniec wyścigu tak jest. Your new bomb squad score is 5. Aha, okej, to są jakieś, widzę, wyniki. Można sobie pobijać rekord chyba. Czy coś? Ja pierdzielę, zajebiste. Dobra, moi drodzy, podjedziemy tam. I zobaczymy, co się stało. Ja pierdzielę. Ale bomba w środku lasu. No nieźle, nieźle. Co, wybuchło to gdzieś? Okej, wybuchło. No i tyle. Koniec tematu, ale widzę, że wybuch był mały, a mogliśmy zginąć, więc moi drodzy, lepiej aż tak nie ryzykować. Myślę, że możemy sobie zrobić odcinek, w którym będziemy takie paczki otwierać. To by w sumie było nawet fajne. Piszcie, co o tym myślicie. Póki co ja wracam tutaj do bazy. Przyjąć, myślę, że jest ze dwa wezwania, zależy co będzie. Czyli co, cofamy sobie. Okej, moi drodzy, mamy, myślę, że pod sam koniec weźmiemy sobie demonstrację, czyli wiecie, to takie strajkowanie, wiecie o co chodzi. Widzę, że przyszli pod tego, pod tutaj przyszli się, zebrali ludzie pod stacją. My wychodzimy, moi drodzy. Okej. Idziecie? Ziomek, tamten się zgubił. Aha, ci tutaj fakasy pokazują, widzę. No, strajkują, świetnie. Ło, ale fajny, fajna Supra. Taką ostatnio patrolowaliśmy. Ale fajny kolorek. Dobra. Co powinniśmy zrobić, mój drogi? O Boże. Teraz się trzeba zastanowić. Jezu, shotgun. I'm gonna try to disperse them. To disperse near civilians. You ain't supposed to be here. What's your problem, asshole? Get the fuck out of my way. Proszę stąd iść. Ała! Ała! Fuck! Ci, co tu chcą podejść, będą rozstrzelani. Ej,
My też spałki bierzemy. A reszta co? Rozbiegli się. Dobrze, rozbiegli się. Ale niestety wiele osób musiało zostać pobitych. No i też rozstrzelanych, ale to szczegół. Okej, moi drodzy, także to by było na tyle z tego wezwania. Gdzie, że mieli różne ciekawe bronie. Sprężynowiec, mieli kij baseballowy, mieli młotek i mieli chyba jeszcze łomy. To widziałem. Dobra, czyli co? Okej, moi drodzy, także bierzemy ostatnie długie wezwanie na dzisiaj. Mamy Stolen Diamond, skradzione diamenty. Mamy dwie ciężarówki w pobliżu, do których będziemy musieli po prostu się przejechać. Myślę, że dla służb antyterrorystycznych jest to dosyć spoko wezwanie. Także oficer Milek, służby antyterrorystyczne Paleto Bay, ruszamy za pierwszą ciężarówką, która znajduje się przy plaży. Druga znajduje się bardziej na autostradzie i ona pewnie się cały czas oddala. Ona się pewnie cały czas oddala. Jedziemy. Bardzo fajna tekstura. Podoba mi się ten lęko. Dobra, włączymy sobie sygnały. I ruszymy sobie za nim. I zatrzymamy go i przeszukamy oczywiście. Przyspamowałem shifta i tak to wyszło, kurde. Tak to jest, jak się spamuje shifta. Jezu! Jezus Maria, co się stało? O Jezu, nie ta rozdzielczość. Jezu, no nie. Widzimy się za chwilę. Jestem już z wami, moi drodzy. Tuj. Proszę się położyć na ziemię. Ja pani każę położyć się na ziemię dla bezpieczeństwa panią. Zakuję. I proszę na kolana. Idealnie. Ja teraz sprawdzę sobie na spokojnie tą ciężarówkę. Czy to jest ona? I tak powinniśmy to przeprowadzać, a nie kurde. Wcześniej kiepsko robiłem. No dawajcie, no. Przytrzymuję przecież U. Ja pierdzielę. Przytrzymuję, naciskam, spamuję, mój Boże. Może muszę się odsunąć. No. A teraz może coś podziałać, czy nie? Nie ma zamiaru. Dobra, moi drodzy, także to by było na tyle z tego odcinka. Słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało. Ja się tu oczywiście zapadam pod mapę. Zbugowany Michael. Ostatnie zlecenie było dosyć zbugowane, za co was przepraszam. Trzymajcie się, widzimy się w przyszłym odcinku. Jezu.